Blogos z wakacji jos mielila Edyte Herbus przed zrzucila czas z bikini. Edyte Herbus własnie relksuje się w Wietnamie. Oczywiście towarzyszy jej ukochany Piotr Bukowiecki. Tancerka nie może się powstrzymać przed wrzucaniem do sieci zdjęć i nagrań z tej wyprawy. Dzięki temu wiemy dokładnie, co jedza, jak spędzaje wolny czas, czy jaka jest pogoda. Prowadząca Yuzan Dancen zdecydowała się jednak podgrzać atmosferę i na Instagramie zamieściła filmik, na którym plasa po plazy roznaglizowana. Edyta Herbus od 5 lat związana jest z Piotrem Bukowieckim. Tancerka jest zachwycona Wietnamem. Uśmiech nie schodzi z jej twarzy. Swoje szczęście może dzielić z ukochanym Piotrem. Chociaż w trakcie wyprawy zebrało się tancerce na analizę ich związku i przyznala, że tak naprawdę więcej ich dzieli niż laczy. Mój chłopak nie lubi się fotografować, ja lubię bardzo. Czasami udaje mi się ukraść jakiś wspólny moment. Kropka. Tak, to też nas różni, ja jestem sentymentalna i lubię bujać w oblokach. A on sprowadza mnie na ziemię, przypomina ja co ma drości bycia w tu i teraz. Ja wciąż robię, podobno, belagan. A on lubi wokół siebie perfekcyjny porządek. Mamy też wyzwanie w różnicy temperatur. Bo ja chcę cieplego, a on wlacza klimę i wiatraki, bo mu wciąż gorąco, pisała Herbus na Instagramie. Jednak gwiazda zapewnia, że kochaja się bezgranicznie i lubię wspólnie odkrywać nowe miejsca na mapie. Herbus postanowiła też trochę zaszaleć w Wietnamie i poprosiła Piotra o nakręcenie zmysłowego filmiku, na którym radosnie plasa po plazy, a jej ciało obmywaje fale. Ma na sobie wyłącznie dół od bikini. Ponetny biust zaslania tylko dłońmi. Kiedy Wenus, planeta miłości, wchodzi do znaku rozmarzonych ryb, mój cion, poziom romantyzmu w powietrzu wzrasta. Kropka. To idealne klimaty dla współczesnego Romea, by wyznać ukochanej swoja MILOSC, fajnie jest spojrzeć na siebie jego oczami. Przyjmuję dziś do serca to romantyczne wyznanie, napisała Edyta Herbus na Instagramie. Edyta Herbus mówi, jakie ma relacje z córką partnera. Potrafia znaleźć wspólny język. Edyta Herbus kusił podczas egzotycznej podróży. Straszy, że będzie robić rzeczy na przekór. O co chodzi?